kapała Paweł Waloszek, Antoni Woryna to jedni z wielu wspaniałych polskich jeźdźców, którzy przyjechali do Leszna na Wal Żużlowca. Okazją do spotkania było ogłoszenie wyników plebiscytu na najpopularniejszych zawodników 65-lecia sportu żużlowego w Polsce. Każda dyscyplina sportu, w tym żużel, ma swoją historię i każdy kibic powinien ją znać dogłębnie. Ja z obserwacji i moich wiadomości z przerażeniem chcę stwierdzić, że młode pokolenie kibiców sportu żużlowego nie pamięta historii, nie pamięta wspaniałych naszych zawodników, którzy kiedyś na arenach międzynarodowych zdobywali medale i to złote dla naszych barw. I dlatego postanowiliśmy właśnie w rocznicę 65. rocznicę przypomnieć historię polskiego sportu żużlowego poprzez plebiscyt. Plebiscyt, który przybliżył wspaniałych naszych żużlowców: Szczakiel, Plech, Jancarz, Smoczyk. Wielu, wielu było w historii naszego polskiego sportu żużlowego. Przez parę miesięcy nasi czytelnicy głosowali, typowali swoich ulubieńców, tych, których by widzieli na dzisiejszym naszym spotkaniu. Głosami czytelników tygodnika najpopularniejszym żużlowcem w historii tej dyscypliny sportu w Polsce został wybrany Zenon Plech. Na miejscu pierwszym w głosowaniu czytelników tygodnika żużlowego. Będzie specjalny puchar od wielbicieli z Leszna dla pana Henryka Żydła. Jest dla mnie naprawdę szczególnym wyróżnieniem, bo nie uprawiam tego sportu już od 7 lat. Naprawdę jestem bardzo wzruszony. Nie spodziewałem się takiego, powiedzmy, wyróżnienia, jakim jest obiektywne głosowanie kibiców. Zacząłem jeździć bardzo jako młody chłopak, mając 16 lat. No i w pewnym momencie czułem już się zmęczony. Już wygrywanie nie było tą przyjemnością, co jeszcze parę lat wstecz. No i już wygrywanie było naprawdę dość trudne. No dlatego postanowiłem zakończyć karierę sportową. Cały czas chciałem jeździć na zawodach żużlowych, bo chodziłem w ogóle od najmłodszych lat jako kibic. No i po tej pierwszej przygodzie motocrossu zacząłem jeździć na żużlu. Zresztą mi to bardzo dużo pomogło. No i zacząłem jeździć. No, początki były bardzo ciężkie, bardzo trudne. Niewiele punktów zdobywałem, dużo wypadków, upadków. Ale już następnego roku było lepiej. Bardzo się starałem, dużo trenowałem, znaczy nie tylko na torze, ale w przygotowaniu, żeby być sprawnym i tak dalej. No i to się udało. Ja zacząłem uprawiać sport nie żużlowy, a gimnastykę. Pod nadzorem byłego reprezentanta i olimpijczyka z Helsinek. Więc po jednym z takich spotkań jakby nie było, na terenie auli przyszli żużlowcy na trening i pociągnęło mnie te ćwiczenia, które oni wykonywali. Tak zapisałem się wiosną i spróbowałem, a poza tym od najmłodszych lat chodziłem na żużel z ojcem, który był pasjonatem sportu w ogóle motorowych.